Nie wiem, jak mi widać, ale witam z tej strony projekt Early Way, na razie solo, Jakub Broniecki. Jesteśmy w takim miejscu z okazji stulecia odzyskania niepodległości, 100 godzin obozingu, obozowania w stylu wczesnośredniowiecznym. A zacząć robić schronienie. Czym się różni obozowanie w stylu wczesnośredniowiecznym od obozowania teraz, w survivalu i bushcraftu teraz, który się dzieje? No, ja na przykład odczuwam różnicę względem kilogramów. A tak naprawdę tam nic nie ma. Spokojnie to, co mam w tym koszu i w tej torbie, jeżeli bym miał używać rzeczy teraźniejszych, których się używa do bushcraftu, outdooru, to bym spokojnie się zmieścił w plecak. Więc no, jest to troszeczkę targania. Dobra, coś będziemy... Będę na razie ja nagrywał. Wieczorem ma dotrzeć Grzegorz, ale nie wiadomo, czy dotrze. Bo nie wiem, czy trafi. Najbliższe jakiekolwiek zabudowania są 20 km od miejsca, w którym jestem. Obok mamy wodę. Tam jest za drzewami. Jest rzeka, płynie sobie prosta nasza. Cisza piękna. Możecie ją znać z odcinka o Dubance oraz całej aferze dubankowej tak zwanej, która wynikła niedawno. No, o tym to później może pogadam. Na razie się skupię teraz na budowaniu schronienia. Jest coś koło godziny 8. Dojście tutaj z miejsca, w którym się zatrzymałem, zajęło mi dobre ponad 2 godziny. No, wziąłem, tak pomyślałem, że pokażę wam, co ja tak naprawdę wziąłem na te 3 dni siedzenia w lesie z przerwą. Ale nie powiem wam jaką. Dowiecie się tego na pewno. Co ja tak naprawdę wziąłem? Czyli tak, no standardowo. Trzeba było wziąć toporek. Wziąłem długi nóż, który w sumie służy mi głównie jako toporek, więc z toporka mogłem zrezygnować. Standardowo dwa małe nożyki do jedzenia. W torbie czerwonej, no tam rzeczy higieny osobistej. Wiadomo, o co chodzi. 3 litry wody. Tak, tutaj są dwie takie pałatki małe. Skórznia, jakby miało padać. Kocyk. Kocyk. Skarpety wełniane. Kaptur. Rzeczy na przebranie w razie zamoknięcia. Szarawary na noc. Dwie liny. Butelka miodu do podniesienia morali. Talerz żelazny. Garnek. Glina do gotowania, glina powlekana w środku do parzenia, nie wiem, czegoś, miska drewniana, sierp składany do ścinania traw, z reguły przydatne narzędzie, bardzo dobrze mi się nim operuje, jeżeli chodzi o robienie lin, takich rzeczy. Dobrze mi się go trzyma, lubię go mieć po prostu. Mogę go nie brać w sumie, ale fajna bajera. Świeczki na światła, kaganek, lampion, miska, łyżka, widelec, druga miska dla Grzesia,
bo zapomniałem wziąć rzeczy do rozpalania ognia i najważniejsze, filtr węglowo-membranowy. To nie jest reklama, ale no nie będę targał tutaj 10 litrów wody, która na pewno bym zużył. Będę pił po prostu sprosne. To są filtry przetestowane. One są naprawdę dobre. Polecam. Nie są samo membranowe, są membranowo-węglowe. Oczywiście no, jak będzie chwila, to po prostu zrobimy normalny filtr. Taki, jaki powinien być. Ale lepiej mieć, niż nie mieć, a potrzebować. Fajkę z tytaniem, wiadomo, no i z elektroniki wziąłem pudełeczko z bateriami, ona nie waży dużo. Pudełko z bateriami, druga kamera, statywy dwa, bo wiem, że mamy problemy z dostatecznymi ujęciami, no ale sprzęt jest taki, na jaki nas stać. Więc no, tak będzie na razie, póki co. No i zostało mi tam w tym worku, została mi tam dosłownie połowa tego worka, no to jest jedzenie. No i to wszystko. I to w sumie wszystko, co zabraliśmy, co zabrałem. O, jeszcze skórę. Baranica pod głowę. Lubię komfort, spanie jednak, więc baranica się przyda. No i oczywiście ten zielony płaszcz na wszystkim, co to wszystko leży, będzie służył jako dodatkowe okrycie. Naprawdę nie jest tego dużo, a zajmuje tyle miejsca i waży tyle, że to jest nieporozumienie. O, jeszcze pasek. Dodatkowy pasek na moje chore lumbago. Specjalny szeroki pasek. No niestety przepuklina międzykręgowa to nie są jaja. Tyle. No okulary oczywiście wziąłem, bo ślepy jestem. Stary, łysy. Tyle samokrytyki. Tyle samokrytyki, lecimy dalej w obozie. A już coś tam zrobię, bo nie nagrywa dalej. No, już pomału to zaczyna wyglądać, nie? Malutko maskowanie zrobiłem nawet na górze. To by mnie nikt nie wygonił. Stąd. Lecimy z tematem obozu dalej.
Nagrywamy. Kurde, jest chyba koło 12. Jak widzicie, założyłem lumbago pas. Oj, krzyż. No, odcinek będzie wydał sobie znać, to skrywanie się tam zaraz. Ale obóz stoi. Ej, wygląda mniej więcej obóz. Obóz wygląda mniej więcej tak. Miałem dwie takie małe wiatki. Jedną dałem na jeden bok, drugą dałem na dach. Całość wzmocniłem takim szkieletem. Nie używałem w ogóle liny. Używałem pnącz, które znalazłem tutaj. Oczywiście to jest akurat wersja beta. Będziemy to zaraz poprawiać oczywiście i ulepszać, no bo no, nie oszukujmy się, to długo nie wytrzyma. No, tutaj zrobiłem taką mały wał ziemny, palisadę wręcz z tej strony, aby tutaj nam nie wiało. Tak to wygląda. Wyrównałem tym samym teren za pomocą żelaznego talerza, który posiadam i używam go jako patelni. No i co? No i w sumie taki obóz no już tam spełnia te dwuosobowe kryteria do spania. Mamy miejsce, nie będzie padać, nie będzie wiać. Z tej strony sobie krzaki nas zasłaniają, jest ok. No gorzej jest z frontem, bo front jest cały otwarty. Ale spokojnie, mamy czas i do tego dojdziemy. Będziemy oczywiście cały czas to obozowisko ulepszać.